Cześć, spotykamy się dzisiaj w miejscowości Łupawsko nad jeziorem Jasień, gdzie mamy przyjemność spotkać się z Andrzejem Tendrendą. Andrzej, może powiesz na początku, czym się zajmujesz, kim jesteś? Zajmuję się turystyką kajakową od prawie 20 lat. Jest to moja pasja, cała turystyka aktywna, Kaszuby, no to jest to, czym żyje cała nasza rodzina, bo jesteśmy zaangażowani rodzinnie w cały ten interes kajakowy. I prowadzisz firmę prowadzącą spływy kajakowe, ekajaki.pl. Tak jest. No właśnie, spływy kajakowe, to jest ten temat, dla którego spotykamy się tutaj dzisiaj. Chcielibyśmy się trochę więcej dowiedzieć na temat tej aktywności fizycznej. Najważniejsze pytanie, dla kogo to jest dobra aktywność fizyczna? Komu byś polecał spływy kajakowe? Kto może w tym brać udział i się tym bawić? Jasne. No, spływy generalnie są dla wszystkich. No, nie ma, jeśli ktoś się nie boi wody, to możemy zacząć od najłatwiejszych odcinków. Jak popływamy trochę, przychodzimy na poziom średni, a ktoś potrzebuje adrenaliny, zaczynamy pływać w poziomie trudnym. Możemy zacząć na spływy lightowe dla rodzin z dziećmi, gdzie każdy może popłynąć, starsze osoby na rzekach spokojnych, bez nurtu większego, ale możemy również pójść na rzeki o charakterze górskim. Jesteśmy na terenie, gdzie w Pomorskim jest ponad 1500 km szlaków kajakowych spławnych o różnym poziomie trudności. Jedne się kończą nad Bałtykiem szlaki, inne się kończą w Wiśle. Czyli każdy znajdzie coś dla siebie. Tak, zdecydowanie. Czy to będzie rzeka leśna, czy to będzie rzeka bardziej otwarta, czy to będzie rzeka szeroka, z przeszkodami, bez przeszkód. No, spektrum mamy niesamowite w Pomorskim. A w jaki sposób wybrać odpowiedni dla siebie szlak? Czy jestem osobą początkującą, kontaktuję się z Wami i co mi polecicie jako osobie początkującej? Ja myślę, że tak patrząc na to ogólnie, to powinniśmy najpierw szukając danego organizatora, poradzić się jego. Nie? Czyli generalnie pierwsze nasze kroki to nie szukanie w internecie i co tam w internet nam pokaże, tylko zapytać się o firmy, osoby, która prowadzi w danym miejscu taką usługę, czy pływa, czy co poleca. Powinna z nami tak naprawdę przeprowadzić taki mini wywiad, jakie są nasze oczekiwania, jaki czas spływu, jaki poziom trudności, czy są dzieci, czy nie ma dzieci, czy zależy nam na odcinku otwartym, czy bardziej leśnym, z przeszkodami, czy bez. Dlatego tu najważniejsza jest ta pierwsza rozmowa z osobą wypożyczającą czy organizującą dany spływ. Nie? A czy spływ wymaga jakiegoś przygotowania pod względem technicznym albo fizycznym, by podołać takiemu zadaniu? Znaczy, wiadomo, no, jest to wydatek jakiś tam fizyczny, jest to sprawność fizyczna, którą wiosłujemy, ruszamy się, no to no, ktoś, kto się mniej rusza, no to znów oczywiście będzie czuł każdą partię mięśni po spływie, dlatego należy dawkować sobie te długości. Jak zaczynamy od krótszych, 2-3 godzinnych maksymalnie spływów łatwych, a nie bierzemy od razu spływu z poziomu, nie wiem, 20 km, który zajmie 6 godzin. Bo z naszych obserwacji i tak jak widzimy, takie 6 godzin w kajaku to dla kogoś to pierwszy raz jest za dużo. On się zniechęci później, zamiast chwycić tego bakcyla. Lepiej, żeby był niedosyt niż przesyt, nie? A wspomniałeś o tym, że jest to aktywność też dobra dla rodzin z dziećmi. Jakbyś określił taki początkowy wiek dzieci, z którymi można bawić się właśnie w spływy kajakowe? To jest częste pytanie właśnie do nas. Kiedy dziecko może pójść na kajak? No, ja jestem zdania, że dziecko powinno iść wtedy na kajak z rodzicami, kiedy słucha poleceń. Nie? Czyli jeśli mówimy siądź, to siedzi. Jeśli mówimy schyl głowę, to schyla, nie? Bo to jest taki etap, gdzie dziecko no, nie wstanie nagle w kajaku, bo nie czuje zagrożenia w postaci głębokości wody, tylko po prostu będzie słuchało rodziców. No i to jest ten moment, a to już muszą rodzice zdecydować, czy to dziecko jest na tyle posłuszne. Zawsze lepiej spróbować na jeziorze popływać, krótki dystans z takim mniejszym dzieckiem, zobaczyć jak dziecko się zachowuje blisko brzegu, bo jak pojedziemy na rzekę, no to już musimy dopłynąć do punktu B, nie? Z punktu A do punktu B, tu nie ma już miejsca, gdzie wysiądziemy nagle, nie? I powiemy nie, koniec. Nie? Dlatego uważam, to rodzice powinni zdecydować, a dziecko powinno być na takim już etapie, że powinno słuchać komend, który wydaje rodzic na kajaku. Nie? A wspomniałeś mimochodem o dwóch rodzajach tak de facto z pływania kajakiem na jeziorze i spływy rzekami.
Czy poza tym, poza samą trasą, że oczywiście spływ rzeką wiąże się z podróżą z punktu A do punktu B, są jeszcze jakieś różnice, które byś wskazał przy tych dwóch aktywnościach? No zdecydowanie, no, pływanie po jeziorze to jest takie typowo rekreacyjne, nie? Czyli poopalamy się, gdzieś tam popłyniemy między wyspami, na chwilę gdzieś tam zrobimy sobie przerwę na jakiś piknik. Myślę, że to tak bardziej wygląda pływanie po jeziorach. No, choć mamy piękne kółko radońskie z jeziorami tutaj, nasze kaszubskie, tych jezior mamy bardzo dużo, więc eksplorowanie też tych jezior jest też fajną formą takiej aktywności kajakowej. Ale no, tak naprawdę tą wisienką na torcie są spływy rzeczne, nie? Czyli już gdzie jedziemy na rzekę, gdzie ta przyroda nam się zmienia, zmieniają się te drzewa powalone, jakieś progi wodne, no to jest to, co tak naprawdę każdy później oczekuje, żeby no, trochę tej adrenaliny było, nie? Czy adrenaliny, czy trochę przygody, może nie adrenaliny. Tak, i pewnie każda rzeka wiąże się z inną przygodą. No tak, bo to wystarczy trochę poziomu wody 15 cm wyżej, 15 niżej i rzeka już się zmienia, już nie wygląda tak samo. Nie? Dlatego... Czyli ta sama rzeka może być w innych okresach roku, dokładnie, lub nawet w innych dwóch tygodniach. To dokładnie tak jest. My pływamy cały rok, więc u nas, jak my patrzymy na rzekę z poziomu wiosny, zimy, jesieni i lata, no to są zupełnie inne odcinki. Nie? Tutaj jest oblodzenie na drzewie, inaczej pokonuje drzewo, a jak jest lato, to drzewo jest inaczej też ułożone. Nie? Także tutaj no pora roku ma wpływ duży. No też i krajobrazowo, no i wszystko wygląda inaczej. Nie? A powiedz, czy żeby wybrać się na spływ kajakowy, muszę mieć zgromadzoną jakąś grupę osób, czy mogę wybrać się samą rodziną, czy lepiej, co jest też zabawniejsze i... My praktykujemy zasadę taką w naszej firmie, że na rzekę puszczamy minimum 4 osoby. Dlaczego minimum 4? Gdyż zawsze musimy brać pod uwagę, że spływ kajakowy wiąże się z tym, że może się kajak wywrócić, nie? I jeśli jesteśmy w 2 osoby, a zawsze jest to para, mężczyzna, kobieta, no to zalany kajak o wyporności 200-kilkudziesięciu litrów jest prawie nie do wyciągnięcia z nurtu, nie? Dla 2 osób. Więc dlatego i nawet udzielić pomocy komuś, no to muszą być te 4 osoby. Więc my wychodzimy z założenia, że minimum 4 osoby na rzekę, nigdy mniej. Ale uważam, że takie fajne kameralne grupy, nie za duże, to jest najlepsza forma, bo im większa grupa, no to ta grupa nam się na rzece rozciąga. A jak jest to właśnie kilka kajaków, 3, 4, 5, no to jest tak fajnie kameralnie, bo jesteśmy w stanie płynąć razem, połączyć kajaki w tratwę, pośmiać się, porozmawiać. I zabawnie, i bezpiecznie. Tak, tak, dokładnie. No to jest przede wszystkim bezpiecznie, bo na tym to ma wszystko polegać, żebyśmy skończyli bezpiecznie spływ, a nie zestresowanie. Nie? A powiedz... Jest też możliwość spływów kilkudniowych, prawda? I jak logistycznie wygląda taki przykładowo dwudniowy spływ kajakowy? No tutaj spływy wielodniowe czy weekendowe, no to dzielą się na takie, gdzie ludzie płyną z bagażami, czyli pakują wszystko do kajaka, worki, karimaty, namioty, kuchenkę i płyną i gdzieś biwakują. Czy to na polu zorganizowanym, czy gdzieś w miejscach bardziej dzikich. Lub wariant taki, gdzie też dużo ludzi praktykuje, że płyną bez bagażu i dopływają do punktu, gdzie mają swój piwak i od następnego dnia płyną tego punktu dalej. No wiadomo, no, spływ z bagażem jest to taka bardziej przygoda, lekki survival, no, gdzieś biwak w dziczy, niż na zorganizowanym polu. Każdy wybiera to, co preferuje, nie? Co chce, czy chce być w tłumie ludzi, czy chce być w ciszy i w spokoju, gdzieś zaszyty z namiocikiem na brzegu rzeki i sobie kontemplować przyrodę. Nie? Dobrze, to mam do Ciebie jeszcze ostatnie pytanie odnośnie tego, czy spływy kajakowe są sezonową aktywnością, czy poza latem również można bawić się w spływy kajakowe? No my jesteśmy tą chyba z jednych z nielicznych firm, które pływają cały rok. Nie? Także u nas nie ma zamknięcia sezonu na zasadzie, czy telefonu, kiedy Państwo otwieracie sezon. Pytam się tylko zawsze, który sezon, zimowy, wiosenny, jesienny, czy letni, nie? Także my namawiamy ludzi do pływania cały rok. No mówię, tak jak powiedziałem wcześniej, każda pora roku jest inna. Nie? Także, doradzacie też, jak się przygotować? Oczywiście. Tu, co do zimy, bo zima jest tym takim kluczowym okresem na pływanie, no to zimą puszczamy ludzi tylko z nami. Nie? Czyli nasi instruktorzy płyną i tylko jest opcja, żeby popłynąć z naszymi instruktorami, ze względu na to, że te warunki są zbyt trudne, zbyt wymagające i nie do końca ludzie sobie zdają z tego, co ich czeka na rzece. Nie? Ale jesień, wiosna,
piękna pora, cisza, spokój, przyroda się budzi, czy tam jesień, kolory pastelowe. Wydaje się wzdłuż rzeki pewnie zupełnie inaczej tak, wygląda. Tak, tak. Jest dużo, wiadomo, nie ma praktycznie żadnych ludzi na rzece, nie? Także korzyści z płynięcia są nieporównywalne do tego, co mamy w szczycie sezonu. No dobrze. Czy jesteś jeszcze, co chciałbyś polecić osobom, które chciałyby zacząć? Na pewno to, co chciałem powiedzieć, co powtarzamy. Prosimy zawsze o zachowanie i ciszy, i spokoju na rzece, nie przeszkadzanie. To jest taka podstawa tego. No, cieszmy się przyrodą, a nie przeszkadzajmy tej przyrodzie. I druga rzecz, no to śmieci. Nie? No, to jest niestety problem wszystkich szlaków turystycznych. I to też dotyczy niestety i kajaków, że ludzie pływają z tymi śmieciami. Wywracają się, nie pozbierają i później te rzeki wyglądają jako zaśmiecone. Starajmy się zabrać worek na śmieci ze sobą, wrzucić te śmieci do tego worka. Jak nie ma śmietnika na mecie spływu, zostawcie w kajaku. My to wszystko zabierzemy, wysypiemy do naszych kontenerów, byle nie trafiło to do rzeki, nie trafiło do lasów. Ja się dołączam do tego apelu. Dbajmy o piękne środowisko, które mamy dookoła siebie. To będzie służyło dłużej i nam, i naszym dzieciom. I polecamy wszystkim spływy kajakowe jako fantastyczną aktywność na świeżym powietrzu dla praktycznie każdego. Tak, no każdy może zacząć, każdy może spróbować. Mówię, zacząć od jeziora, nawet jak się boimy na rzekę, nie znamy swoich umiejętności, popłynąć godzinę na jeziorze, zobaczyć jak to jest, czy daje radę, czy nie. Jak się okaże, to jest super, hiper, jedźmy na rzekę, spróbujmy, nie? Od prostszych odcinków, krótszych, do później dłuższych, czy nawet wielodniowych, nie? Jasne. Dzięki Andrzeju. Dzięki również. I do zobaczenia w kajaku. Do zobaczenia.